choć jeszcze pojawiają się nowe szczegóły techniczne, śmiało możemy powiedzieć, że główny punkt prezentacji nowej generacji konsol Sony i Microsoftu jest już za nami. Pomijając zamieszanie z preorderami i skalperami, czyli ludźmi, którzy skupują ograniczone ilościowo produkty, by sprzedać je dużo drożej, wydaje się, że ta generacja będzie udana, przybliżając konsolowcom wrażenia z pecetów. Oba systemy są bardzo podobne i bazując wyłącznie na danych technicznych PS5 i nowego Xboxa, wydaje się, że dla przeciętnego konsolisty nie będzie zauważalnej różnicy w tym, jak sprzęty poradzą sobie z grami. Jednak porównując obie firmy pod kątem społecznym, Sony zawsze należało do klubu fajnych dzieciaków, które w szkole nosiły markowe ciuchy i zawsze miały ze sobą jakieś fajne gadżety, gdy w tym samym czasie Microsoft reprezentował bardziej postać zaproszonego nerda, ubranego w koszulę, którą trudno było odróżnić od ceraty w stołówce. I też jest jedną z tych firm, która potrafi wywołać śpiączkę samą prezentacją swoich produktów. Jako że jednym z czynników wpływających na zakup konsoli jest to, co posiadają kumple, nie sposób się dziwić, dlaczego Sony radzi sobie tak dobrze. Może poza początkami siódmej generacji, gdy japońska firma wszystkie ważne decyzje zdecydowała na osobę po wylewie. Jednak w ostatnich latach, będąc w klubie PlayStation, gracz mógł spodziewać się wyraźnych korzyści, jak dostępu do wielu jakościowych, ekskluzywnych tytułów, czy specjalnych bonusów i dodatkowych trybów w grach niedostępnych na innych platformach. Sony wydawało się też bardziej przyjazne własnym fanom, bo Microsoft przez lata przypominał takiego cebulowujka, który kupił sobie nagrywarkę CD, bo usłyszał, że na grach da się zarobić. Skala piracenia Windowsa musiała wywołać w Microsoftie zespół stresu półrazowego. Ewidentnie przerażała ich koncepcja wtórnego rynku gier, a dodatkowo na każdego klienta patrzyli jak na potencjalnego złodzieja. W końcu każdy, kto posiadał konsolę, mógł ją w dowolnym momencie przerobić. A także nie było rzadkością, że ukończone gry szybko jako używki trafiały do ponownej sprzedaży, z czego wydawca nie dostawał już ani złotówki. Nic dziwnego, że 7 lat temu, na początku 8 generacji konsol, zaproponowali opłatę licencyjną dla każdego, kto będzie chciał pożyczyć lub odsprzedać grę. Sony szydziło wtedy z propozycji Microsoftu, wypuszczając poradnik, jak wygląda pożyczanie gier na PS4. This is how you share your games on PS4. Thanks. Microsoft dał się wypuścić jako pierwszy ze swoimi wspaniałymi pomysłami i przez to nigdy nie dowiemy się, czy Sony nie planowało czegoś podobnego. Dlaczego o tym wspominam? Bo 7 lat to sporo czasu, nawet dla tak dużych firm, i dobrze przypomnieć sobie, jak wyglądała ostatnia bitwa o zawartość naszych portfeli. 9. generacja zaczęła się od festiwalu FOMO. Już jeden film o tym nagrałem, a link do tego materiału znajdziesz w zakładce na górze ekranu. Tak w skrócie, FOMO polega na wywoływaniu w tobie obawy, że to, co oferuje sprzedawca, jest dostępne w małych ilościach lub przez krótki czas. I jak nie kupisz teraz, może dla ciebie nie wystarczyć. To wspaniała technika, która sprawia, że większość z nas w takiej sytuacji dobrowolnie wysyła swoje racjonalne myślenie na wakacje do krematorium. Zarówno Microsoft, Sony czy również Nvidia ze swoimi nowymi grafikami nie zawaha się zrobić klientowi w głowie budyniu, gdy tylko pojawi się taka okazja. Rzeczywistość jest taka, że każdy dostanie swoją konsolę. Dla każdego wystarczy, tylko nie w tym samym czasie. Tutaj jedynie wysoki poziom stresu mają recenzenci gier i sprzętu, bo jeśli nie znajdują się na liście faworytów producenta, to takie atrakcje mogą niektórym z nich przysporzyć kilka nowych siwych włosów na głowie. O ile jeszcze je mają. W ostatnich latach nastąpiły widoczne zmiany w polityce obu firm. Sony mocno postawiło na ekskluzywne tytuły i budowanie środowiska dla własnych fanów. Choć kilka gier wyciekło do świata PC-tów jak Death Stranding czy Horizon, to jeśli chcesz w pełni doświadczyć egzotyki ekskluzywów Sony, możesz to osiągnąć tylko poprzez zakup PlayStation. Jest to strategia sprawdzona i wysoce skuteczna. Kilka miesięcy temu dziennikarze postawili krzyżyk na Xboxie, głównie ze względu na brak mocnych tytułów dostępnych wyłącznie na tej platformie. Jednak część osób z branżowych mediów zauważyła jednocześnie, że choć ekskluzywy sprzedają konsole, to w efekcie jest to ruch szkodliwy dla samych graczy. Sony zdecydowanie wygrywa atrakcyjną ofertą, jednak wydaje się, że w biegu długodystansowym zaczęło biegać w kółko. Choć brak wyraźnej konkurencji jest ogromnym plusem, są też negatywne skutki gonitwy za własnym ogonem. Przede wszystkim poza własnym zadem nie widzi się nic innego, a do tego znacznemu pogorszeniu ulega jakość powietrza. Pierwsze tego oznaki widać już teraz, gdy Sony potwierdziło podwyżkę cen gier 3 razy A do $70. I tak, Microsoft pewnie zrobi to samo, wybierając sobie na taką podwyżkę najgorszy rok pod względem gospodarczym, szczególnie że przy całym dystansie społecznym branża gier radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek. Dodatkowo Sony zaliczyło wpadkę, gdy przy okazji gry Spider-Man Miles Morales okazało się, że remaster Spider-Mana z 2018 roku dostaną tylko gracze, którzy kupią grę na PS5. Ci, co kupili grę na PS4, niestety muszą ponieść dodatkowe koszta. I tutaj Xbox zrewanżował się za żarty z poprzedniej generacji, zamieszczając na Twitterze takie dwa wpisy. W tym wątku dowiesz się, jak w kilku prostych krokach zrobisz upgrade gier na Xbox Series X, S, korzystając z systemu Smart Delivery. Po prostu kup grę.
Dla odmiany ostatnio prowadzona polityka Microsoftu wydaje się bardziej przyjazna graczom niż kiedykolwiek wcześniej. I zamiast ścigać się na tej samej płaszczyźnie z Sony, zaczęli budować otwarte gamingowe środowisko, które dzięki ułatwieniom w dostępie do gier może przynieść im spore korzyści. I niestety Sony w tym wszystkim nie wygląda najlepiej, bo po odratowanej siódmej generacji i miażdżącym sukcesie ósmej, wygląda to tak, jakby skupiło się bardziej na budowaniu słupków sprzedaży niż relacji z klientami. Microsoft jest dużo większą firmą i stać ich na zmianę reguł gry. Ich prokonsumenckie podejście dobrze się przyjęło i szkoda by było, gdyby teraz wrócili do typowej konsolowej wojny. Zakładam zatem, że chcą nas postawić w takiej sytuacji, w której Windows 10 oraz Xbox, a w tym Game Pass, będą głównym źródłem gier, a wtedy zakup PlayStation nie będzie zwrotem do konkurencji, a bardziej czymś dodatkowym. I dobrze by było, gdyby zapowiedziane przejęcie ZeniMax, czyli również Bethesdy, nie wiązało się z ekskluzywnymi tytułami w tym całym otwartym gamingu. Choć działania Microsoftu obejmują coraz szerszą grupę graczy, to porywanie popularnych tytułów w żaden sposób nie podnosi standardów całego rynku. I mogę się tutaj mylić, ale wydaje mi się, że Game Passem nareszcie udało im się podjąć walkę z rynkiem wtórnym. A wystarczyłoby za projekt zabrał się ktoś, kto mniej dosłownie potraktował polecenie "trzeba sięgnąć graczom do portfela". Całe szczęście, że targi gier odbywają się teraz online. Ostatnia oferta Microsoftu stała się jeszcze lepsza, po tym jak pojawiła się informacja, że użytkownicy Game Passa będą mogli korzystać z EA Play i to bez dodatkowych opłat. Z tym, że dodatkowe opłaty są, bo na PC Game Pass skoczył z 19 do 40 PLN-ów. Jak wspominałem wcześniej, to nie koniec roszad cenowych. Wydaje się, że mimo wszystko będziemy popychani w kierunku abonamentowego dostępu do gier. I pewnie dlatego wyciągnięcie konkretnej odpowiedzi od Phila Spencera odnośnie podwyżki topowych tytułów do $70 było równie proste jak złowienie ryby stopami. Spencer wił się, mówiąc, że teraz jest bardzo duży rozstrzał cenowy. Wydawcy ustalają cenę, a gracze decydują, ile zgodzą się za taką zawartość zapłacić. Biorąc pod uwagę, że większość gier 3 razy A daje wrażenie, jakby nigdy nie spotkała się z testami jakości, mafijne 2K albo Android Wilson z EA mogliby śmiało ściąć cenę o $20, a i tak większość z nas odniosłaby wrażenie, że dopiero co przestała przepłacać. Choć w USA za gry trzeba będzie zapłacić $10 więcej, to w wielu regionach na świecie ta kwota będzie dużo wyższa. U nas ceny gier skoczą do 85 euro, ponieważ wydawcy stwierdzili, że dawno nie było podwyżek. I to w dodatku w sytuacji, gdy mikrotransakcje i modele biznesowe znane z gier free to play pakują nawet do singlowych tytułów. Dla przykładu cenowego Godfall. Na PS5 za 339 PLN-ów. Jednak Phil Spencer miał sporo racji w tym, co powiedział. To gracze zdecydują o cenie gier. Jeśli kwota ci nie odpowiada, nie kupuj gry. Obecnie tytuł nawet nie musi przeżyć roku, żeby przy jego cenie pojawiły się atrakcyjne obniżki. Oczywiście w tym roku zrobiło się głośno o darmowych upgrade'ach gier z 8 generacji na 9. W czerwcu CD Projekt zapowiedziało taką operację dla Wiedźmina i Cyberpunka. Tutaj ocieramy się ponownie o sytuację z GeForce Now. Naturalnie wydaje się, że skoro kupujesz grę, szczególnie gdy to wersja cyfrowa, powinieneś mieć możliwość odpalenia jej na dowolnej platformie, na której ta gra jest dostępna. Jak jednak wiadomo, wydawcy nie przepuszczają żadnej okazji do zarobku i gdyby przypadkiem zdarzyło ci się przedwcześnie zginąć, to takie Take-Two nie zawahałoby się sięgnąć po sztuczną szczękę twojej babci, gdyby tylko to mogło jakoś uregulować twoje należności finansowe. I tutaj dobra rada, nie mów Rockstarowi, gdzie mieszka twoja babcia. Kupowanie tego samego tytułu na różne platformy wcale nie jest pojedynczym zjawiskiem. Wielu graczy, którzy kupili GTA V na konsole, zrobili jeszcze raz to samo rok później, gdy gra wyszła na pecety. Tak samo wielu konsolowców można było znaleźć na forach Steama, gdy premierę miało tam Red Dead Redemption 2. Okazuje się, że to wystarczający powód, by wydawca okłamywał swoich graczy, tak jak to miało miejsce w przypadku gry Control. Przypomina to sytuację z banków czy sieci komórkowych, gdzie firma lojalnego fana nawet nie poprosi, żeby się pochylił. 505 Games czy 505 Games próbowało wmówić graczom, że upgrade ich rocznej gry do nowej generacji konsol jest niemożliwy. Tłumaczyli się, że wersje są niezgodne i przez pół roku natrafiali na blokery, które ostatecznie doprowadziły ich do wniosku, że wydadzą Control Ultimate Edition i tylko zakup tej wersji doczeka się darmowego upgrade'u. Natomiast wierni fani, którzy kupili wersję Deluxe oraz wszystkie dodatki, które zawiera wersja Ultimate, na pocieszenie mogą zjeść batona. I albo kupią wersję Ultimate na starą generację i dostaną upgrade, albo zaczekają, by grę już kupić na nową konsolę. Tak czy inaczej, będą musieli zapłacić dwa razy. News jest już stary, ale przypomnę dla tych, co nie wiedzą, jak wypłynęło całe oszustwo. Niedługo po tym, jak wydawca tłumaczył się, że wersje są różne, a upgrade niemożliwy, w sklepie Sony i Microsoftu ktoś z pracowników przypadkiem włączył opcję, która zmieniła wersję Deluxe w Ultimate. Przez moment gracze myśleli, że firma jednak pokonała wspominane blokery, a upgrade to rodzaj prezentu dla fanów. Niestety radość trwała krótko, bo chwilę później błąd został naprawiony.
Ciekawe, że niektóre problemy w grach są obecne przez lata, ale te na korzyść graczy naprawione są w maksymalnie kilka godzin. 505 Games przyjęło też słodki deal od Epic Games, omijając użytkowników Steama, więc jeśli ktoś z konsolowców postanowił odpuścić ten tytuł na rok, prawdopodobnie ma teraz 160 powodów do radości, a przynajmniej za tyle widziałem wersję Ultimate w sklepie. Podobnie fani Battlefielda pożałowali szybkiego refleksu w klikaniu przycisku zapłać teraz. Dwa tygodnie po premierze EA zaoferowało 50% zniżkę dla wszystkich graczy, którzy na swoim koncie mieli Battlefield 1 lub Battlefield 4. Bardzo podobnie było w przypadku Fallouta 76. Lojalni fani, którzy zapłacili pełną kwotę pierwszego dnia, mogli oglądać szybki spadek ceny ich tytułu, by ostatecznie dowiedzieć się, że stał się usługą abonamentową, za którą znalazło się większość obietnic, które miały nakręcić sprzedaż preorderów. I są jeszcze gry jak Borderlands, które dostają tyle DLC-ków, że po roku wyglądają jak indyjski pociąg. Oczywiście, by kupić wszystkie osobno, potrzebna by była góra złota, ale czekając na okazję lub wersję GOTY, cały pakiet można wyrwać w cenie niższej niż początkowo była warta jedynie podstawka. Podsumowując, nie opłaca się kupować gier przed ani nawet niedługo po premierze, nawet jeśli to tytuły typowo pod multiplayer. Szczególnie teraz, gdy gry mają wyraźnie podrożeć, oferując tę samą jakość, w interesie większości graczy byłoby posłuchać sugestii Phila Spencera i nauczyć się słowa nie, a jeszcze lepiej całego zdania. Nie, dzięki, zaczekam na przecenę. To samo dotyczy sprzętu. Nowa generacja konsol zostanie z nami na dłużej. Pierwsze produkty mogą być wadliwe, a nikt swojej nowej konsoli nie chciałby zobaczyć roda. A już szczególnie nie ma sensu rzucanie się na premierowy sprzęt, gdy jego zakup jest dla ciebie wyraźnym obciążeniem finansowym lub koniecznością zaciągania kredytu. Z kolei gdyby przy grach za 85 euro sprzedaż znacząco spadła, może zmusiłoby to wydawców do przywrócenia niższej ceny. A nawet jeśli nie, to pewnie moglibyśmy spodziewać się szybszych promocji. Choć tak szczerze mówiąc, to patrząc na nasze decyzje z ostatnich lat, pewnie zaciśniemy zęby i będziemy płacić dalej. Cóż, takie życie gracza. Z kolei wydawca nie zna takiego pojęcia jak za dużo pieniędzy. I co gorsza, te ogromne kwoty ze sprzedaży i mikrotransakcji bardzo rzadko trafiają do ludzi, którzy spędzają długie dni na tworzenie naszych ulubionych tytułów. Okej, tyle z mojego punktu widzenia. Daj znać, którą konsolę wybierasz i co myślisz o podwyżce cen. Standardowo, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów z ogrysków, to kliknij czerwony przycisk z napisem subskrybuj. A także w zależności jak ci się podobało, zostaw lajka z kciukiem w górę albo z kciukiem w dół. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Choć jeszcze pojawiają się nowe szczegóły techniczne, śmiało możemy powiedzieć, że główny To jeśli chcesz w pełni doświadczyć egzotyki ekskluzywów Fony, zarówno Microsoft, Sony, czy również Nvidia... czapka Nvidia. Nie dzięki, zaczekam na premierę. Co?